Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. 15 minut po godzinie 9:00 zaczynamy dzisiejszy temat dla reportera w studiu. Leszek, wspaniały dzień dobry. Dzień dobry. Studio w Lubinie, Iwona Mierzwiak. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, Kasiu, dzień dobry. No i czekamy na naszych słuchaczy w temacie dla reportera i czekamy na tematy, które waszym zdaniem, drodzy słuchacze, wymagają interwencji dziennikarza Radia Elka Zagłębia Miedziowego. 726 114 114. Tak, właśnie. Dzisiaj, szanowni państwo, drodzy słuchacze, już wiemy, że prezydent Głogowa Rafał Rokaszewicz wyznaczył termin i datę, kiedy spotka się z mieszkańcami w drugim terminie, bo w pierwszym nie pozwoliła na to pogoda. Przypomnę, z okazji rocznicy obrony Głogowa z 1109 roku miał się odbyć spacer historyczny. Więcej na ten temat. Teraz już pierwszy telefon. Dzień dobry, witamy. To słuchamy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę państwa, chciałem zgłosić taki problem. Jestem mieszkańcem osiedla Hutnik 2, konkretnie ulica Niedziałkowskiego i są to bloki 13-15. Między tymi blokami jest ustawiony kontener na odzież. I ten kontener na odzież od bardzo długiego czasu jest cały pełny i wokół niego jest pełno porozrzucanych rzeczy. Czy to jest kontener w pobliżu SP9? Tak, prawdopodobnie jest to teren spółdzielni mieszkaniowej. Pracownicy spółdzielni mieszkaniowej są tutaj obecni praktycznie codziennie, ich widzę chodzących. Nie wiem, czy oni nie dostrzegają problemu. No i te rzeczy są rozrzucane, bo wiadomo, przychodzi ciemno, przychodzą różni ludzie, rozrzucają, wybierają, przebierają. No nieciekawie to wygląda. Czy jest jakiś numer telefonu może na tym kontenerze? Zwrócił pan uwagę? Nie. Ja nawet nie byłem, bo ja widzę z balkonu po prostu, to nie byłem, ale prawdopodobnie to jest ta sama firma, która te kontenery ma postawione w całym Głogowie. No właśnie, czyli nie do końca zajmuje się tą sprawą. Ale podejrzewam, że to jest ten kontener, jaki zgłaszała nam jakiś czas temu, jakiś tydzień, dwa tygodnie temu słuchaczka i mówiła, że tam nie było numeru telefonu. Ja dzisiaj będę koło SP9, bo jadę tam akurat tak na jest, pewien materiał. Tak jest, to jest koło SP9, vis-a-vis tego kontenera są garaże spółdzielni mieszkaniowej. No to zerknę, zobaczę, jak tam wygląda sytuacja. Bardzo dziękujemy. Fajnie, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Cały czas zachodzę w głowę, Kasiu i drodzy słuchacze, po kiego ustawiać takie kontenery, jak potem nie ma kto tego opróżniać? No właśnie. Prawda? I to wszystko wysypuje, rozsypuje. Tak, że to jest dobry temat właśnie do poruszenia w kwestii jakiegoś zarządzania może takimi kontenerami i wydawania zezwolenia, a jeśli pojawiają się takie kontenery bez zezwolenia, no to nie wiem, albo czy monitoring w takich miejscach nie, by się przydał? Czy... To szkoda pieniędzy na monitoring, natomiast no, jakaś konsekwencja w działaniu powinna być, jeśli chodzi o tę firmę. No, ale chyba coś w tym temacie trzeba by było zadziałać, bo zaczyna się robić nieprzyjemnie, kiedy w wielu miejscach są takie miejsca, które mają komuś pomagać. A nie pomagają. No właśnie, a jeszcze przy tym jest nieporządek. To ja wrócę do tematu, który rozpocząłem, tak, a mianowicie 27 sierpnia miał się odbyć spacer historyczny poświęcony 914. rocznicy obrony Głogowa, no ale z racji tego, że padało, no to przełożono ten spacer na najbliższą niedzielę, 17 września o godzinie 16. Prezydent Głogowa zaprasza wszystkich pod pomnik dzieci głogowskich i tam na trasie spod pomnika m.in. Muzeum Archeologiczno-Historyczne i Kolegiata z jej pozostałościami po grodzie. Na koniec spacerowicze przejdą na marinę, tam przy ognisku i kiełbaskach będą też rozmowy o Głogowie, tym dawnym i tym współczesnym, ale też nie zabraknie takiego sprawdzianu wiedzy z tego, co
uczestnicy spaceru wysłuchają z ust prezydenta i czy uważnie słuchali. Będą też czekać nagrody, niespodzianki na tych, którzy się sprawdzą z tej wiedzy właśnie. 726-114-114, czekamy na wasze telefony, a tymczasem Kasia Rososzko dowiedziała nam się coś więcej na temat sprawy miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy Wołodyjowskiego w Polkowicach. Mam odpowiedź dla mieszkańca ulicy Wołodyjowskiego w Polkowicach, który zgłaszał tutaj trudności z parkowaniem na miejscu dedykowanym osobom niepełnosprawnym. Temat był zgłoszony dwukrotnie. Tutaj za pierwszym razem urząd nas zapewniał, że miejsce tutaj zostało odtworzone i jest przywrócone do użytku. Jednak tutaj, jak w ostatnich dniach zauważył nasz słuchacz, zostało zrobione niewiele. Dziura została zasypana i tak naprawdę problem dalej istnieje. Ja osobiście wczoraj byłam, sprawdziłam to miejsce. I faktycznie nie wygląda to dobrze, ale dlaczego tak jest? Urząd tutaj tłumaczy, że powodem właśnie tej dziury ma być, że w tym miejscu właśnie inwestor mieszkalny wykonuje przyłącze elektryczne i do czasu realizacji tego przyłącza miejsce prac budowlanych zostało tymczasowo odtworzone tak, aby było możliwe, mimo oczywiście istniejących utrudnień parkowanie tam samochodu. Tutaj urząd zapewnia, że gdy tylko to przyłącze przez tego prywatnego inwestora zostanie wykonane, to miejsce parkingowe zostanie w sposób należyty właśnie tutaj już oznakowane, odtworzone, także czekamy. To jeszcze chwila cierpliwości, może nie taka krótka chwila. Zobaczymy, jak te prace będą długo przebiegać, ale już wiadomo, że będzie szczęśliwy finał. Prędzej czy później, ale będzie szczęśliwy finał tego tematu. Miejmy nadzieję, że prędzej niż później. Tak. Właśnie, ale jeszcze jedna istotna kwestia w Polkowicach, to dla tych, którzy interesują się koleją, która miałaby w Polkowicach istnieć, to przypominajka od Kasi właśnie. Przypominamy, że dziś spotkanie konsultacyjne w sprawie połączenia kolejowego do Polkowic, łączącego właśnie Polkowice z Głogowem i Lubinem. Spotkanie odbędzie się dziś o godzinie 17 na uczelni Jana Wyrzykowskiego w Polkowicach. Temat bardzo ciekawy, więc myślę, że warto się pojawić, warto wyrazić swoją opinię, tym bardziej, że jak zapowiadają tutaj organizatorzy tego spotkania, jest to ostatnia tura konsultacji, także jeszcze jest ten ostatni moment na to, by wnieść te uwagi. Właśnie podczas tego spotkania wykonawca dokumentacji projektowej będzie omawiał wariant rekomendowany do realizacji, a przypomnijmy, że kolej przebiegać ma przez obrzeże Polkowic, przez strefę ekonomiczną w Polkowicach oraz kolejną przez teren gmin Radwanice i Gaworzyce. Także temat bliski myślę, że wielu mieszkańcom naszego regionu. Dziś godzina 17, uczelnia Jana Wyrzykowskiego w Polkowicach, konsultacje kolejowe. Oczywiście my tam również będziemy, a relacje z tego wydarzenia będą mogli już jutro Państwo przeczytać i obejrzeć, bo oczywiście również pojawi się galeria zdjęć już jutro w naszym portalu regionu miedziowe.pl. Temat ciekawy, ale też bardzo ważny. Zdecydowanie, biorąc pod uwagę to wykluczenie komunikacyjne, o którym często ostatnio i pisaliśmy, i dzwonili do nas słuchacze, jak się dostać z miasta do miasta. Szczególnie jest to uciążliwe dla tych, którzy nie mają samochodu albo po prostu nie mają prawa jazdy i nie mają jak się dostać z miasta A do B. To tutaj to jest bardzo ważny temat, bardzo, tak dla jest. Całego regionu. Więc zapraszamy na te konsultacje, które dzisiaj się odbędą. Ostatnia tura, jak zapewnia Kasia, korzystajmy z takich możliwości, a tymczasem korzystajcie z tego, że trwa temat dla reportera i zgłaszajcie kolejne tematy. Serdecznie zapraszamy. 726 114 114. Tak, do 9.45 jesteśmy do Waszej dyspozycji. Śmiało dzwońcie z całego Zagłębia Miedziowego, a my tu będziemy notować tematy, które nam zasugerujecie. Zgadza się. Zachęcamy, zapraszamy i moi drodzy, zaglądajcie oczywiście do nas do portalu miedziowe.pl. Kasia też wspominała, że jutro już wszystkie informacje na temat tego dzisiejszego spotkania konsultacyjnego się pojawią u nas w portalu, w serwisach lokalnych również, ale warto też czytać miedziowe.pl ze względu na różnego rodzaju podpowiedzi, jak spędzić czas wolny w naszym regionie. A że dzisiaj środa, do weekendu już coraz bliżej, tym bardziej zapraszamy. A teraz odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja mam troszeczkę inny temat, takiej innej bajki, jak się mówi. Jestem mieszkańcem Pensławia. I proszę pani, tam od 3 dni rolnik wylewa na pola gnojówkę. Ja rozumiem, że jestem mieszkańcem wsi, że to nie są perfumy i tak dalej, ale w nocy nie można spać. Okna zamykamy, a teraz przy tych temperaturach wysokich, to nie sposób nie otworzyć okna. Ciężko jest zlokalizować, który to z tych rolników tak robi, ale tak namiętnie 3 dni już polewa, że ludzie normalnie mają już dość tego.
nie wiem, może jakiś apel krótki, że mógłby to zrobić może w jakimś okresie późniejszym, czy może gdzieś tam po prostu w innym terminie i tak dalej. No po prostu nie idzie tam od kilku dni spać, po prostu nie idzie, a przy tych temperaturach wysokich to po prostu to jest tragedia i naprawdę to pierwszy raz coś takiego się zdarza od wielu lat tam. Ja taką prośbę mam, może ten pan będzie słuchał radia, może faktycznie on tam sobie to jakoś przemyśli, gdzieś na jakiś inny termin to przełoży, bo przy tych temperaturach takie polewanie tą gnojówką śmierdzącą, naprawdę nie idzie wytrzymać. Ludzie pozamykane okna wszystkie mają przez całą noc, a przecież nie sposób przy nieotwartych oknach spać. To taki temat na bieżąco. Dziękujemy za ten telefon, serdecznie pozdrawiamy i do usłyszenia. A gdzie to lokalizacja była? Bo ja mieszkaniec z Pęcławia do nas zadzwonił. Może rolnicy inni, którzy są obeznani w tym temacie, też ewentualnie dadzą odpowiedź, czy to można przesunąć na inny termin, czy niekoniecznie. Rolnikiem nie jestem specjalistą, więc trudno się wypowiedzieć, ale osoby, które w tym temacie są zaznajomione, to bardzo prosimy ewentualnie o odpowiedź. Ja myślę, że tutaj słuchać sam sobie troszkę odpowiedział na pytanie, że jest mieszkańcem wioski i na tego typu niedogodności musi być przygotowany, to jest raz, a dwa, że no, gdyby nie rolnicy, to my byśmy nie mieli co do garnka włożyć tak naprawdę. 726-114-114, czekamy na was, drodzy słuchacze, na kolejne tematy, ewentualnie kwiaty i motyle, jeśli komuś byście chcieli je tutaj u nas wysłać, zadedykować, to proszę bardzo, jesteśmy do waszej dyspozycji do 9.45. Zgadza się, 726-114-114 i nie czekajcie do ostatniej chwili. Od razu dzwońcie, może będziemy kontynuować ten ostatni temat, a może jakieś nowe się pojawią, a może dobre wieści właśnie związane z wysyłaniem kwiatów i motyli, czyli jeśli już jakiś temat został pozytywnie zrealizowany, macie jakieś dobre informacje dla nas, to zapraszamy. Ja mam dobre informacje i to za chwileczkę też będziecie mogli sobie przeczytać w portalu regionumiedziowe.pl, a mianowicie termin nie jest zagrożony, blisko, coraz bliżej, za kilkanaście dni pojedziemy już wyremontowanym mostem nad starym korytem Odry w Głogowie, bowiem jak zapewniają w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pod koniec września zmodernizowana przeprawa będzie już oddana do użytku. Aktualnie wykonawca prowadzi prace związane z naprawą powierzchni betonowej pod obiektem i też przygotowuje się do wykonania dylatacji. Kończą się prace dotyczące wykonywania nawierzchni na moście i dojazdach do niego, a także dobiega końca montaż barier energochłonnych. Wartość umowna tego zadania, tego remontu, tej modernizacji to blisko 14 600 000 zł. Warto podkreślić, że zakończenie wszystkich prac, łącznie z uwzględnieniem rozbiórki objazdu, czyli tego mostu tymczasowego, przewidziane jest w połowie listopada bieżącego roku, natomiast przekazanie obiektu do ruchu planowane jest w ostatnim tygodniu września, czyli to już naprawdę ostatnie dni i za kilkanaście dni wyremontowanym mostem będziemy mogli się poruszać. No to dobre wieści, chociaż w zasadzie tą zastępczą taką komunikacją, może nie zastępczą komunikacją, ale tymczasowym mostem, chyba tak tragicznie się nie jeździło. Ja myślę, że w pewnych momentach nawet lepiej. Dzień dobry. Słuchamy. Ja chciałabym podziękować. Serdeczne podziękowania dla pani z telekomunikacji miejskiej w Głogowie, która obsługuje pasażerów na dworcu PKP. Za bardzo miłą obsługę, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolona. I prosiłabym o kwiaty i motyle właśnie dla tej pani, czyli pani Jadzi. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy. No nie dla telekomunikacji, tylko dla komunikacji miejskiej. Tam malutkie przejęzyczenie. Wysyłamy kwiaty i motyle. Nie wiem, czy to dla tej samej pani, ale już dla którejś pani właśnie z tego okienka wysyłaliśmy kwiaty i motyle, ale teraz już wiemy, jak ma na imię ta pani. Panienka z okienka to pani Jadzia. Tak, to właśnie. Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy. Od razu miło się zrobiło na naszej antenie, a nie wiem, czy tam się panie zmieniają, czy tam... A zaraz, za chwileczkę się w komunikacie zapytam. Dobrze, dobrze. To teraz odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Halo. Słuchamy. Elka, co? Tak, dzień dobry, Radio Elka, temat dla reportera. Dzień dobry pani.
Ja dzwonię w sprawie tych gnoju. Tej gnojówki, co tam gość popłotego. Tak. Czy to nie jest czasami spadochroniarz z miasta na wieś? W sensie przeprowadził się z bloku do domku jednorodzinnego, tak? To tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Proszę? Tego nie wiemy. A no właśnie, trzeba było się zapytać. Czy on nie jest spadochroniarzem z miasta na wieś? Bo ci, co na wsi mieszkają, to im to prawdopodobnie nie przeszkadza. Bo oni są przyzwyczajeni do tego. Prawdopodobnie tak. Zgadza się. No prawdopodobnie, no. Bardzo dziękujemy za ten telefon i za głos w dyskusji. Serdecznie pozdrawiamy. Do usłyszenia. 9.30 na zegarze, moi drodzy. No to trzeba zrobić króciutką przerwę na reklamy. Nasz przedszkole numer 13 na Nococicach jest przy boisku szkolnym. Były takie ochraniacze z siatki, które tam między tym placem, takim składem węglowym, a torami, jest prywatny plac. I tam podczas którejś z burzy ta siatka została całkowicie porwana. I teraz obecnie dzieci grające na tym boisku notorycznie gdzieś tam piłka przelatuje przez płot. No i jest tam dwa takie wielkie psy, które po prostu zadanie sobie zajęły, żeby rozrywać te piłki. Jest tam chyba już 10 tych piłek. No ja. Ten pan tam nie reaguje, żeby odrzucić to. Czy można byłoby poprosić może albo kogoś z miasta, albo dyrektora szkoły, czy oni są w stanie. Rozumiem, że nawet tutaj z znajomymi myśleliśmy, że partycypować sobie w kosztach, żeby to poprawić, bo sam dwie piłki straciłem, będąc tam z dziećmi na tym boisku. Rozumiem, że te piłkochwyty były za bramkami na terenie boiska, tak? Tak, tak. One są na terenie boiska, one są na... To jest siatka ogradzająca i one były podniesione takie, żeby po prostu ograniczały. To chyba po prostu też w trakcie zajęć lekcyjnych były notorycznie gdzieś tam przelatywały te piłki, a tam nie ma możliwości wejścia na ten... tego składu jakiegoś tam. Jasne, jasne. Boisko jest przynależne szkole, czy to jest Orlik? To jest boisko przynależne, to jest Orlik, ale to jest boisko przynależne do szkoły numer 13, bo tam nie ma, jakby na terenie placu szkoły, jest po drugiej stronie ulicy Rudnowskiej. Jasna sprawa. Zanotowane, będziemy zgłaszać to do miasta w takim razie. Fajnie, dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy i do usłyszenia. No, temat warty zajęcia się tą sprawą, bowiem, no, jak tutaj nasz słuchacz mówi, 10 piłek już poszło do piachu, to niedobrze. Podobny temat kiedyś był zgłoszony, ale to w Polkowicach i został pozytywnie zrealizowany, z tego co pamiętam. Tak więc tutaj na pewno zgłosimy, zobaczymy, czy uda się tam tą sytuację poprawić. Tak jest. 726 114 114, jeszcze niecałe 10 minut audycji. Zapraszamy, zachęcamy, telefonujcie, zgłaszajcie tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radia Wielka Zagłębia Miedziowego. Pojawiały się dzisiaj raz na razie kwiaty i motyle, ale to już dla nas było dużo, bo w ostatnim czasie bardzo, bardzo rzadko one się pojawiają, więc może jeszcze raz, może w drugiej części jeszcze ktoś będzie chciał wysłać kwiaty i motyle. Zachęcamy. Jeśli zauważyliście, że jakiś temat został już zrealizowany pozytywnie, to zachęcamy, zapraszamy, namawiamy. 726 114 114. Ja mam informację dla tych, którzy z niecierpliwością oczekują informacji, kiedy powstanie rondo u zbiegu ulic Piłsudskiego, Poniatowskiego i Legnickiej w Głogowie. Otóż okazuje się, że po otwarciu ofert w powtórnym przetargu na to zadanie wyszło, że tak powiem, to samo co w pierwszym przetargu, ale o tym za chwileczkę, bo teraz odbierzmy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie, czy moglibyście mi pomóc z spółdzielnią mieszkaniową, naszą chatą. Czy jesteście w stanie zainterweniować? O jakiej miejscowości mówimy? Lubin. To słuchamy. Serdecznie chciałem mnie pozdrowić spółdzielni mieszkaniowej naszej chaty z racji, iż dwukrotnie robią rekalkulację, jak nie trzykrotnie podnoszenia czynszu. Próbowałem uzyskać od nich informacje odnośnie z czego to wynika. Kontaktowałem się mailowo. Nie mogę otrzymać informacji chociażby na co są wydawane pieniądze, także ciężko jest cokolwiek powiedzieć. Jeżeli chodzi o najbliższe tutaj naszą utrzymywaną zieleń, czy pobliski plac zabaw, jest on, uważam, w stanie agonalnym. A także... o jakiej ulicy mówimy? Jaka lokalizacja w Lubinie? Bieszczadzka. Bieszczadzka? Tak jest. A w ogóle pan nie otrzymał odpowiedzi, czy... To zostało olane, że tak powiem, w cudzysłowie. Tak jakbym bez informacji. Pisemnie się pan zwracał, mailowo, telefonicznie, osobiście? Pisałem raz maila, a dwa razy dzwoniłem, ale to tak było bez skutku, bo jeden dział się umywał od drugiego, w sensie tam było przerzucanie moich połączeń telefonicznych, także to tak sprawa wyglądała.
Czyli był pan odsyłany od drzwi do drzwi. Tak, tak. Jeżeli miałbym chociaż prośbę, to chociaż żeby kontaktować się z nimi, że miło by było, że wraz z rosnącymi podwyżkami czynszu, żeby też szła jakość wykonywanych usług. A duże te podwyżki? Teraz narosło bodajże o 60 zł, mhm. 50 poprzedniego, także i to tam skrupulatnie zawsze górka rośnie. Także to raz podniosą o 15 razy, ale to robią bardzo często tą rewaloryzację. Ja uważam, że za często. Miło by było, gdyby chociaż poparli to jakimiś pismami na tablicy ogłoszeń, skąd to wynika. I to w sumie chyba tyle. Bardzo dziękujemy. Także... Bardzo dziękujemy. Spróbujemy dowiedzieć się i zainterweniować. Dobrze, dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, do usłyszenia. I również do usłyszenia, tak jest. No to mamy temat z Lubina. Czekamy na was, drodzy słuchacze, z Lubina, z Polkowic, z Głogowa i jeszcze innych miejsc w naszym regionie. A teraz odbieramy już kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Bardzo prosimy ściszyć radio albo przejść do innego pomieszczenia, żebyśmy słyszeli słuchacza, słuchaczkę, a nie siebie. Więc mam nadzieję, że już radyjko ściszone i możemy rozmawiać. Dzień dobry. No nie ściszone. To w takim razie nie uda nam się porozmawiać, niestety. 726 114 114, drodzy słuchacze, bardzo, bardzo prosimy, żebyście ściszali u siebie radio, a z kolei u siebie w telefonie dali jak najwyższą moc głośności. Wtedy będzie wam łatwiej też nas usłyszeć w swoim telefonie, a rozmawiacie z nami przez telefon, a nie przez wasze radioodbiornik. Zapraszamy. 726 114 114, a jeszcze mamy dla was 5 minut, więc zachęcamy. To ja wrócę do tematu ronda. A no właśnie, ciekawy temat. Tak, no bo do powtórnego przetargu ponownie zgłosiły się 3 firmy, ponownie 2 z Głogowa, 1 z Lubina i po raz kolejny oferty kwotowe są podobne od ponad 14 do 16 milionów złotych i kończymy za chwilę temat, bo teraz telefon. Dzień dobry, witamy. Tak. Teraz też ma problem. Pod koniec września na sesji Rady Miejskiej radni będą decydować, jeśli się uda takie przesunięcie w budżecie zrobić, o dołożeniu poważnej kwoty do tej inwestycji. To może teraz ktoś się dodzwonił. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, ja już tam dzwoniłem w sprawie tego Pęcławy, ja tylko gwoli wyjaśnienia. Tak. Pan, który brał udział w tej naszej tutaj jak gdyby rozmowie, nie ma zielonego pojęcia, o czym on mówi, bo przecież to od mieszkańców dostałem taką informację, że oni mają dosyć tego. Mało tego, tu nie chodzi o to, żeby zamknąć i żeby tego nie robić, żeby ten pan tam nie polewał tą gnojówką tych pol, tylko żeby sobie jakiś znalazł taki termin i czas, nie w upały, tylko w normalne dni, tak jak będą troszeczkę chłodniejsze, może za 2 dni, za 3. Tu nie chodzi o to, że komuś to po prostu akurat, no niektórym to ludziom szkodzi. Mhm. Ja na przykład mam uczulenie na tej rzeczy. Wiem, że wielu ludzi pozamykało się, wszystkie okna były zamykane na rolety, no więc niech pan nie opowiada bzdur, że tam to komuś nie przeszkadza. Przeszkadza, właśnie dlatego ja dzwonię, bo nie tylko mnie to przeszkadzało. No takie normalnie opowiadanie, bo trzeba, ja rozumiem, że wieś nas żywi, ja też to rozumiem, może, przecież ja nie mówię, że tego pan ma tam nie robić, nie polewać tego, tylko troszeczkę inny termin, żeby zabrał, żeby można było to jakoś oddychać, bo to parowanie jednak w taki dzień słoneczny jest ogromne i to jest tak mocne, że po prostu no, dowód na to, że większość tych okien pozamykanych, zdecydowana większość, w nocy po prostu na rolety pozamykane, to jak to nie przeszkadza komuś? Może po prostu podejść do tego pana i porozmawiać z nim. No trudno mnie zrozumieć, bo my szukaliśmy tego pana, ale to jest tak ciężko teraz tak wydobyć, skąd to idzie, mhm. bo tych pól jest tam wokoło. Ale to nie tylko moja sprawa była, tylko kilkunastu ludzi w Pęcławiu właśnie prosiło mnie, jakbym mógł to przedzwonić w imieniu ich tu też. To może nas opowiada. Słyszy, może nas słyszy ten pan. No na to też właśnie liczymy. Możliwe nas słyszy, ale tu nie chodzi o to, bo przecież mieszkam na wsi, ja wiem, że to jest to konieczność taka, no bo przecież wiadomo, że trzeba to robić. Ale żeby to po prostu wydał jakiś inny termin, może za 2 dni, 3 dni ma być chłodniej trochę. Wtedy, kiedy nie ma tego parowania, że no proszę mi uwierzyć, że okna, rolety wszystkie były pozasłaniane, wszystkie dodatkowo. I tak było czućko. Ale nie tędy droga. No jeden drugiemu nie może tak przeszkadzać. Ja to byłem rolnikiem i wiem, jak to się robi. Nie mam pretensji do wielkich, do tego pana, gdzie on to robi. Tylko termin. Tak. No to miejmy nadzieję, że nas słyszy i jakoś tutaj spróbuje się dostosować. No, nie o to chodzi, bo ja wiem, że rolnicy nas żywią i tu nie ma dwóch zdań i tak dalej, że
oni muszą to zrobić, ale troszeczkę inny termin, nie? No. I nie byłem sam w tym wszystkim, bo przecież jak tylko się pojawiliśmy na tej rozmowie, to było nas tam dosyć duża ilość ludzi z Pęcławia. No ale pan w imieniu swoim mówi, że to mieszkańcom nie przeszkadza. Właśnie dlatego dzwoniłem. Dziękuję. Również bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. Jeszcze za kontynuację tematu. Serdecznie pozdrawiamy i do usłyszenia. No, jeśli chodzi o te chłodniejsze dni, to jutro będzie chłodniej, 22 stopnie Celsjusza, a później to będzie trzeba poczekać do około 27 września, wtedy 19. No i tak już ta tendencja się utrzyma, 18-19. Kolejny telefon jeszcze, dzień dobry, witamy. Słuchamy przez telefon, nie przez radio. Halo? Tak, słuchamy. Dogadamy się, czy nie dogadamy? Chyba nie. 726-114-114, drodzy słuchacze, jeszcze minuta została nam w temacie dla reportera i jeszcze na was czekamy przez chwileczkę. Tak, to już końcóweczka, taka naprawdę. No może tym razem już uda się porozmawiać. Halo, dzień dobry, witamy, słuchamy. Halo, dzień dobry, witamy, słuchamy. Halo, dzień dobry. Słuchamy. Halo, dzień dobry, słuchamy. Proszę panią, ja wczoraj miałam taką nieprzyjemną przygodę, wracając z Moniuszki od lekarza. Tu na Budowlanych jest poczta. To poczty są takie schody, że pan schodził też z kulą, upadł. Ja też niepełnosprawna z kulą, też za nim schodziłam, bo tam nie ma żadnej poręczy. Nie ma się za co łapać, żeby się przytrzymać. Nie wiem, gdzie to zgłosić. To chodzi o schody prowadzące do parkingu koło poczty? Tak, koło poczty na budowę. No to już wiemy, o które schody chodzi. Bardzo dziękujemy za telefon, serdecznie pozdrawiamy. Do usłyszenia, Leszek zanotował, jak tak słychać jest. Chyba było nawet. Tak, ta klawiatura to od razu interwencja albo notowanie, tak więc bardzo dziękujemy za dzisiejszy temat dla reportera. 9.45 wybiła. I co, Kasiu, będziemy o 9.15 jutro czekać na naszych słuchaczy. Oczywiście, zapraszamy. Zapraszamy. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.